Poza tym własność nie jest synonimem nienaruszalności. Uprawiając marihuanę, nieważne jak dużo, na własnej farmie, trzeba się liczyć z możliwością przypadku mienia. Nigdy nie rozwiążemy problemu narkotykowego, skupiając się na dealerach. Dopóki są kupujący, zwalanie na Meksyk nic nie da. Przemysł farmaceutyczny rozumie, że to nie jest typowa wojna narkotykowa. Nie wiem, czy te wojny da się w ogóle wygrać, skoro 25% licealistów nałogowo zażywa narkotyki. Redukcja do 10% byłaby wspaniałym osiągnięciem i szczerze bym gratulował. Ale wciąż zostałoby 10%. Whisky z wodą. Spadła cena kokainy i heroiny. I wzrosła jej jakość. Teraz młodzież ma lepsze narkotyki, o wiele taniej. Oświata, rehabilitacja, prewencja, to prasy nie obchodzi. Oni chcą wyroków, szukają sensacji. Jeśli sędzia lub polityk pali marihuanę, napisze o tym. Im więcej zakazów, tym większy nielegalny zysk. Uzależnieni nie głosują. San Isidro, Kalifornia. Średnia 45 tysięcy aut i 25 tysięcy pieszych dziennie. Trzykrotny wzrost w ostatnim półroczu w przemycie. Wjeżdża do nas trzy razy więcej narkotyków? Przykro mi, to naga prawda. Chciałbym móc powiedzieć, że przechwytujemy 60-70%. W rzeczywistości nie więcej niż połowę. I to same duże przemyty. Stąd tyle morderstw. Kartele walczą. Gdy mają zyski, nikt nie strzela. Gdy braknie zysków, bo tracą towar, a kurierzy idą siedzieć, wtedy się zabijają. Skupiliście się głównie na kartelach Juarez i braci Obregon. To najważniejsze cele? Są największym zagrożeniem. Mają największy udział w przemycie do obu krajów. Czemu kartele osiągnęły taki poziom wiedzy i technologii? Ty odpowiedz. Nielimitowany budżet. Kraj naszej wielkości z naszym budżetem nie może z nimi konkurować? Jesteśmy daleko w tyle. W tyle? Mamy nieporównywalnie niski budżet. Jak rozwiązać problem Meksyku? Tylko śmiało. Nieograniczone środki. Wydział narkotykowy potrzebuje wyszkolonych ludzi i funduszy. Poza tym mniej biurokracji przy podejmowaniu działań. Niech każdy mówi. FBI, celnicy, terapeuci. Jest tu jakiś terapeuta? Nie. Mógłbym wiedzieć dlaczego? W tej chwili, tylko podczas tego lotu, czekam na śmiałe rozwiązania. Jestem Caroline i nie do końca jestem alkoholiczką. To znaczy, nie lubię pić. Nastolatkom łatwiej dostać narkotyki niż alkohol. Chyba jestem zła. Wkurza mnie wiele rzeczy, tylko dokładnie nie wiem co. Wypiszcie teraz 5 rzeczy, które mogą spowodować powrót do nałogu albo przerwanie leczenia. 5 rzeczy. Rodzice, coś, co mogą powiedzieć, każdy indywidualny powód. Z niektórymi rozmawiałem o tym, na przykład z Lindą. Ma problem z siostrą, która zawsze jest lepsza od niej. Ok.
Niewiarygodne, że przyprowadziłeś moją córkę w takie miejsce. Co ty bredzisz, człowieku? W takie miejsce? Co za bzdura. Dziś w całym naszym ukochanym kraju biali pytają każdego napotkanego czarnego, skąd tu wziąć dragi? Pomyśl, jakie piętno odciska to na ich psychice. Gdyby do twojej dzielnicy zaczęli przyjeżdżać czarni, pytając, macie dragi? To założę się, że już na drugi dzień każdy by dealował, ty i twoja rodzina również. To świetny interes. 300% zysku. W 2 godziny zarabiasz 500 dolców, a potem robisz, co chcesz. Myślisz, że biali nadal chcieliby być prawnikami? Przypuśćmy, że mnie nie złapaliście, że rozprowadziłem narkotyki. Co by było? Kilku gości by się nastukało. Ci, którzy i tak ćpają. Twój partner by żył. Nie jedlibyśmy razem. Zrozum, to wszystko jest bez sensu. Brak ci celu w życiu. Rozczulasz mnie, stary. A najgorsze w tobie, Monty. Monty? Najgorsze jest to, że widzisz bezcelowość swoich działań, a wciąż to robisz. Jesteś taki przewidywalny. Co za psie żarcie. Więc dupa do góry i pod prysznic. Dopadliście mnie tylko dzięki donosowi od kartelu Suarez, który chciał przejąć Tijuana. To im pomagacie. Pamiętaj, że i wy pracujecie dla dealerów. W wojnie narkotykowej wrogiem może stać się członek twojej rodziny. Czy moralne jest walczyć z własną rodziną?